marka mamy, której ideą jest opatulanie dzieci, opatulanie ich w bezpieczny sposób. W bezpieczny sposób jesienią i zimą, wtedy kiedy trzeba założyć dziecku kurtkę, przejść do samochodu, tę kurtkę zdjąć, zapiąć bezpiecznie pasy w foteliku samochodowym, bezpośrednio na ubranko, nie na kurtkę czy na kombinezon i przejechać bezpiecznie drogę do przedszkola, żłobka czy po prostu do celu. Zaczęło się pewnie tak, jak zaczyna się wiele historii. Urodziłam synka i na urlopie macierzyńskim miałam czas, może nie tyle czas, co energię i determinację większą do tego, żeby siąść do maszyny i tę swoją pasję, która istniała od zawsze, w zasadzie od dziecka, po prostu szerzej realizować. I zaczęłam wtedy szyć. Ale tak naprawdę to wszystko zaczęło się wtedy, kiedy urodziłam drugie dziecko, kiedy pojawiła się na świecie moja córeczka. No i wtedy pojawił się problem ubierania porannego dwójki małych dzieci, które trzeba było wyszykować do żłobka, do przedszkola, założyć im kurtki, kombinezony, czapki, rękawiczki, przejść 10 metrów do samochodu, w tym samochodzie gimnastykować się i zdejmować kurtki, żeby właśnie te pasy bezpiecznie zapiąć na ubranko. Poranki wyglądały wtedy strasznie. Sam proces ubierania się trwał dużo dłużej często niż podróż samochodem. No i zaczęłam szukać takiego rozwiązania, które by mi pozwoliło to życie mamy ułatwić. Poszukiwałam na polskich stronach, wpisując właśnie w wyszukiwarki hasła pod tytułem przewożenie dzieci w fotelikach zimą, jesienią, przewożenie dzieci w kurtkach. Znajdowałam owszem artykuły, znajdowałam jakieś informacje na temat tego, że tego robić nie wolno absolutnie pod żadnym pozorem. Natomiast jakiegoś gotowego produktu znaleźć nie mogłam. I zaczęłam kopać głębiej, zaczęłam przeszukiwać dalej. Znalazłam właśnie rozwiązanie idealne dla mnie, gdzieś popularne na rynkach Wielkiej Brytanii czy na rynkach kanadyjskich. No i postanowiłam sama dla siebie, dla swoich dzieci uszyć takie poncho samochodowe według swojego pomysłu, tylko się inspirując tym, co dawał rynek zagraniczny. Nie myślałam o tym jako biznesie, nie myślałam o tym, żeby to sprzedawać, szyć dla innych osób. Ale przyszła kolejna zima, problem cały czas istniał, dzieci cały czas były małe. Uszyłam kolejny kolejne poncho dla swojej córeczki i spontanicznie wrzuciłam zdjęcie jej w tym poncho na swój fanpage. No i to wtedy przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Zaczęłam szyć poncha. Szyłam je pracując cały czas na etacie, opiekując się dwójką dzieci, prowadząc normalne życie domowe. Szyłam je wieczorami, nocami. Stosy w naszej sypialni po prostu rosły. Nie dawałam rady też sama, więc postawiłam wszystko na jedną kartę. Zrezygnowałam wtedy z etatu. Przeniosłam wszystko tutaj. Najważniejsze przy jego projektowaniu było to, żeby dziecku było w nim wygodnie, żeby to miało kształt płaszczyka, bluzy, żeby był delikatnie zarysowany rękawek, ale takimi najważniejszymi według mnie elementami jest to, że ma magnesiki pod pachami, które jeszcze bardziej ułatwiają, usprawniają wyjmowanie i wkładanie dziecka do fotelika. To, że jest suwak na całej długości, który ułatwia zapięcie pasów. Jest kaptur, który też właśnie dzięki któremu można używać poncha jako też okrycia wierzchniego, na przykład wiosną czy jesienią, wtedy kiedy nie jest aż tak bardzo zimno. Pierwszy sezon, tak, nauczył mnie bardzo dużo. To było ogromne doświadczenie dla mnie. Na pewno kolejny będzie bardziej zorganizowany, ponieważ właśnie to zainteresowanie przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Nie byłam w stanie robić nic poza pakowaniem paczek, poza pakowaniem tych poncz. Nie odpisywałam na wiadomości na bieżąco, no po prostu zaniedbałam niektóre obszary po to, żeby móc na bieżąco po prostu pakować i wysyłać zamawiane poncza. W tamtym okresie, w sezonie właśnie poncza szyło już 9 osób. W porywach do 12, więc naprawdę tych poncz się sprzedało no, na pewno kilkaset. Początki prowadzenia biznesu na pewno zaskoczyły mnie tym, że nie mogłam szyć tyle, ile chciałam, bo zrobiłam to po to też, żeby móc sama realizować tę pasję, którą jest szycie. Natomiast obowiązki pod tytułem księgowość, pod tytułem urzędy, pod tytułem formalności, no jednak zabierając bardzo, bardzo dużo czasu, więc to na pewno mnie zaskoczyło i na pewno
na pewno nie spodziewałam się, że będę musiała aż tyle czasu poświęcić właśnie nie szyciowemu światu, tylko właśnie bardziej formalnemu. Mój typowy dzień pracy nie ma chyba takiego typowego. Jedynym takim pewnikiem jest to, że wstaję i odprowadzam dzieci do przedszkola. Później przychodzę tutaj i robię bieżące sprawy, czyli staram się odpisywać na bieżąco na wiadomości. Później sprawdzam zamówienia, pakuję zamówienia ze sklepu internetowego, wysyłam je. W międzyczasie szukam nowych rozwiązań, szukam nowych materiałów, nawiązuję współpracę z dostawcami. Cały czas szukam coraz lepszych rozwiązań i cały czas szukam, badam rynek, robię research na temat tego, jak jeszcze ulepszyć ten kolejny sezon i jak jeszcze ulepszyć ten produkt. Już mam kilka pomysłów, które mam nadzieję uda mi się wdrożyć. Teraz coraz częściej myślę o swojej pracy jako biznesie. Na pewno nie mam takich wieloletnich planów, ale najbliższe plany są takie, żeby zatrudnić kogoś do pomocy, to przede wszystkim, żeby wprowadzić produkt letni, który też będzie funkcjonował w foteliku samochodowym i będzie wiązał się z tą ideą bezpiecznego i komfortowego wożenia dzieci. No i oczywiście zwiększenie mocy przerobowych i planowanie kolejnych sezonów już z uwzględnieniem tego zainteresowania i potrzeb rynku.